spotykamy się dziś na finale konkursu Eco Film Manager 2014. Dzień zapowiada się bardzo emocjonująco. Życzę wszystkim, całej grupie, ponieważ to już, myślę, elita film managerów całej Polski, zwycięstwa, tak jak zrobili to polscy siatkarze w ostatnią niedzielę. Jest to kolejna edycja konkursu Eco Film Manager, w którym biorę udział. Po raz pierwszy udało mi się dotrzeć do finału. Bardzo się cieszę. Są fajne nagrody, mamy fajną pogodę, możemy się fajnie bawić. Do konkursu przygotowywałem się od kiedy dowiedziałem się, że rozpoczęła się nowa edycja. Korzystałem głównie z materiałów w internecie, ale również doskonaliłem swoje umiejętności manualne na zaprzyjaźnionym torze we Wrocławiu. Jest piękna pogoda, liczę na wyśmienitą zabawę, ale przede wszystkim na pierwsze miejsce. Rok 2014 jest dla Opla rokiem bardzo dobrym. Śmiało można powiedzieć, że to jest rok Opla w Polsce. Szczególnym powodem do zadowolenia napawają nas wyniki sprzedaży Insignii, która od wielu miesięcy znajduje się wśród trzech najlepiej sprzedających się samochodów w segmencie i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem u dużych i średnich przedsiębiorstw. Rok 2015 i kolejne lata z pewnością będą również latami, w których Opel w Polsce odnotuje coraz lepsze wyniki sprzedaży. Próby na płytach poślizgowych, symulatory dachowania, zderzeń, auto wyposażone w urządzenie typu skidcar. Mam nadzieję, że to wszystko uczyni ten finał, jak przystało na piątą edycję, atrakcyjnym i ciekawym dla uczestników. Ostatnią i zarazem troszeczkę odbiegającą od pozostałych próbą była próba zespołowa. Polegała na przygotowaniu i sprawdzeniu samochodu do jazdy po drogach. Tej próbie towarzyszyło najwięcej zabawy i najwięcej emocji. Formuła, jakie do tej pory przeprowadzaliśmy, 5 edycji konkursu Eco Fleet Manager, daje nam głębokie przekonanie, że w przyszłości wspólnie z naszymi partnerami, czyli Akademia Jazdy Opla, jak i magazynem Fleet, będziemy mogli zaproponować wszystkim polskim fleet managerom i osobom administrującym flotami w firmach jeszcze bardziej zdynamizowaną i atrakcyjniejszą formę konkursu, który będziemy przeprowadzali pod auspicjami Opla. Trzecie miejsce w finale konkursu 5. edycji Eco Fleet Manager zajął pan Grzegorz Rączka. Bardzo cieszę się ze zdobycia trzeciego miejsca. Podobał mi się profesjonalizm, z jakim zostało to wszystko zorganizowane oraz różnorodność rozgrywanych konkurencji. W przyszłym roku na pewno jeszcze raz chętnie wezmę w nim udział. Postaram się tym razem zdobyć pierwsze miejsce. Drugie miejsce w finale 5. edycji Eco Fleet Managera zajął pan Szymon Szafrański. Osobą, która wygrała finał 5. edycji Eco Fleet Managera jest pan Sławomir Skrzypek. Dziękuję firmie Opel, Akademii Jazdy pana Stuszewskiego i miesięcznikowi Fleet. Udało mi się zwyciężyć. Zapraszam wszystkich i zachęcam do wzięcia udziału w następnych edycjach.